Krzysiek Gutowski na gali FEN21. No i zacznijmy od walki Tymoteusza Łopaczyka, bo ty masz pewnie gdzieś tam możliwość oglądania go na sali, gdzieś tam wewnątrz klubu. Jak myślisz, jakim on jest talentem, bo trener Robert Jocz powiedział przed chwilą, że no, przyszłość przed nim jest ogromna. No to jest młody talent, no nie chcę tam jakoś, wiecie, go tam jakoś, ale naprawdę bardzo duży, także wszyscy na pewno pokładają w nim duże nadzieje. Jest jakby, jest młody, ale już jakby wachlarz jego umiejętności jest bardzo duży, także to nie jest jakiś jednopłaszczowy zawodnik, to nie jest zawodnik, który tam jakby w czymś błyszczy, on po prostu w zasadzie umie wszystko i teraz tylko jakby przekuć to dzięki walkom, no nie, na jakieś tam fajne wyniki sportowe, no nie. Dzisiaj na przykład walczył bardzo fajne rzeczy robił, dużo rzeczy mu też nie wyszło, prawda, ale czy tam może inaczej, popsuł te rzeczy, ale jakby pokazał przekrój różne techniki, także fajnie, nie, fajna walka. No właśnie, co do dzisiejszej walki, te dwie pierwsze rundy, no trener powiedział, że nie do końca udane, bo według niego być może przegrane. Co tam mogło nie zagrać, no i jak oceniasz to poddanie i co powiedzieliście mu przed trzecią rundą tak naprawdę w narożniku? No, według mnie też przegrał te dwie pierwsze rundy, ale tak jak mówię, jakby próbował, dużo fajnych rzeczy zrobił i bardzo dużo z tych fajnych rzeczy, które jakby zrobił, to potem zepsuł. I prawdopodobnie te dwie pierwsze rundy przegrał, trzecią rundę super, bo tak jakby poszedł bardzo mocno, agresywnie i w tej stójce wywarł presję, nie wiem, może przeciwnik jego po prostu nie wytrzymał tego i tam trochę przypuchł, w każdym razie, jak to się mówi, wyciągnął zwycięstwo, nie? Także to też jest tak naprawdę czapki z głów, bo nie każdy zawodnik, który jakby czuje, że przegrywa walkę, to potem jakby potrafi się zebrać i w tej ostatniej rundzie, kiedy już jest zmęczony, jakby rzucić się i tak, jak to się mówi, pójść piecem i to zwycięstwo wyrywać, no nie? Także to też jest jakby, pokazuje, że on nie tylko tym jakby ma ten wachlarz umiejętności szeroki, ale jeszcze jakby głowa pracuje, charakter ma, nie? Jaja ma. Właśnie przejdźmy do ciebie teraz. Ostatnio miałeś walczyć na jednej z gali w Warszawie bodajże, jednak no, doznałeś kontuzji. Powiedz, co się tam stało, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, jak poważna jest to kontuzja, no i kiedy ewentualnie możemy spodziewać się powrotu. No zerwałem najpierw boczne więzadło, potem krzyżowe, także tam jestem po operacji teraz tam trochę ponad 3 miesiące, także już tak powolutku wracam na mocne treningi. No i co? No tak jakoś celujemy. Ja bym chciał się pod koniec sierpnia bić. Na pewno już tam coś we wrześniu zawalczę, jeśli się nie uda sierpień. Także tak jak mówię, druga połowa roku. Nie mogę się doczekać już, nie? Żeby wrócić, żeby się bić. No to zerwanie więzadeł to wydaje się poważna kontuzja. Wracasz w sierpniu, to właśnie jak to wygląda? No bo szczerze mówiąc, tam jestem zdziwiony, ale naprawdę po tych 3 miesiącach od tej operacji ja w zasadzie już wszystko mogę. Pomagają mi specjaliści z fizjokliniki i jakoś, szczerze mówiąc, no jakby tak aż sam nie mogę wierzyć, ale no, tak jak mówię, no po prostu jest aż za dobrze, także staram się huchać na to, ale jakby zapowiada się, że za te 3 miesiące już będę mógł jakby wejść do klatki i pokazać wszystko, nie? Powiedz, jak to się stało? To było na sparingu, na treningu? Jak do tego właśnie doszło? No, na przygotowaniach do walki, w trakcie któregoś ze sparingu, także tam, jak to się mówi, wypadek przy pracy, no to jak się zdarza, nie? Jak się nie trenuje, to się nie ma kontuzji, nie? No i na koniec, obecnie trenujesz, rehabilitujesz się, jak to właśnie wygląda? No tak jak mówiłem, wchodzę już powolutku na te mocniejsze obroty, w dalszym ciągu się rehabilituję w Warszawie, w fizjoklinice, także jestem im bardzo wdzięczny, bo jakby pomagają mi od początku tej kontuzji, dbają o moje zdrowie, także do treningów na macie już wróciłem, także tak jak mówię, no już teraz tylko jakby zacząć powoli łapać formę, rozejrzeć się za jakąś tam walką, prawda, już tam jakieś rozmowy są, wiadomo, ale no tak jakby przyklepać i bić się w końcu, nie? Czekamy na to. Krzysiek, dzięki.